Paweł Jędrzejewski, reprezentuję Agencję Marketingu Medycznego ImageMed. Prowadzę również program telewizyjny Mój Znajomy Lekarz na platformie nwr.pl. Serdecznie zapraszam do oglądania. Prowadzę również podcast Nowy Marketing Medyczny i nowe odcinki pojawią się już od przyszłego tygodnia, gdzie omawiam różne aspekty właśnie związane z marketingiem medycznym. Mam również przyjemność wspólnie z zespołem być partnerem Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio. Bardzo dziękuję Liliano i Agnieszko za zaproszenie. Pewnie Państwo już poznały dziewczyny z Curatio. Również jako agencja jesteśmy agencją, która odpowiada za social media tego wydarzenia. I mam również przyjemność przygotować i prowadzić to szkolenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jakże ważnym aspekcie, czyli o pozyskiwaniu wysokobudżetowych pacjentów, ale bez wysokich budżetów reklamowych. I chciałbym się zapytać teraz pani, bo ciągle widzę tutaj pani, ale państwa, czy jakie kwoty pacjenci muszą u państwa zapłacić? Jak wysokie cenowo usługi państwo oferują pacjentom? Może to być dolna albo górna granica, żebyśmy mogli tutaj wspólnie odnieść punkt odniesienia, czy to są, nie wiem, zabiegi za 3000 zł, za 5000, za 8, czy za 10, czy za więcej. Bardzo będzie mi miło to zobaczyć i wspólnie z Państwem się podzielić informacjami. My mamy klientów, którzy mają, jeżeli mówimy o zabiegach, nie takich usługach, bo to zabiegi od 3000 wzwyż do 25000. Gdzie pacjent jest to pacjent komercyjny i który musi z własnych środków zapłacić za usługę. 34 tysiące, pani Zuzanno, no to spora kwota, spora. Czy ktoś jeszcze? Mniej więcej do 5 tysięcy. Super, bardzo dziękuję. Te komentarze mi tutaj tak szybko wskakują. Szybciej niż bramki Lewandowskiego wczoraj podczas meczu FC Barcelony z Wiktorią Pilsno. Dobrze, poczekamy jeszcze, bo widzę, że ktoś pisze. Zatem będziemy dzisiaj rozmawiać o pozyskiwaniu wysokobudżetowych pacjentów bez wysokich budżetów reklamowych. Oczywiście dla każdego nawet ponad 34 tysiące złotych. A jeżeli to nie jest tajemnica, to pani Barbaro i pani Zuzanno, podzielimy się, jakiego rodzaju to są usługi. Pierwsze co, to musimy pewnie się zgodzić, ale może nie, może ktoś będzie chciał podyskutować, że czekanie na wysokobudżetowych pacjentów raczej mija się z celem i trzeba ich aktywnie pozyskiwać. I implanty, no tak, mogą się domyślić. I trzeba coś robić, aby ci pacjenci wybrali właśnie naszą placówkę, a nie inną. Ale to, dlaczego ci pacjenci są tak pożądani i dlaczego musimy na nich za nimi chodzić, ich zachęcać, dla nich robić marketing i działania komunikacyjne, to według mnie jest kilka takich elementów. Po pierwsze dlatego, że te zabiegi nie są refundowane i nie są, są komercyjne, tak? Czyli pacjent nie ma za bardzo alternatywy, żeby skorzystać z tej pomocy w NFZ-cie. Może w przypadku części usług tak, ale mogą być również bardzo długie kolejki. Często są to zabiegi upiększające i poprawiające. Oczywiście jest to w cudzysłowie, dlatego że upiększające mogą oznaczać zarówno medycynę estetyczną, ale jakże i też zabiegi, które na przykład korygują jakieś problemy pacjenta, z którymi źle się czuje, odstające uszy, za duży nos, czy jeszcze innego rodzaju problemy, a poprawiające, no bo w przypadku na przykład implantów, czy też zmniejszenia żołądka, to poprawiają oczywiście komfort życia i zmieniają to życie. Następny powód, który dla nas jest takim powodem często powtarzającym się w rozmowach z naszymi klientami, no to oczywiście, że na tych zabiegach są duże marże, duży przychód. Ponieważ jeżeli operacja kosztuje 34 tysiące złotych, to nie chcę strzelać, ile wiem, ile u naszych klientów są marże, ale no to jest znacznie więcej przychód z jednego pacjenta niż
z jednego pacjenta konsultacyjnego, gdzie musielibyśmy ich zrobić kilkunastu albo kilkudziesięciu, żeby taki sam przychód w placówce się pojawił. Następny element to oczywiście konkurencja. Nikt w Polsce nie ma monopolu na wykonywanie usług medycznych. Może być tak, że specjalistów jest mało, ale żadna placówka nie ma monopolu na konkretną usługę i musi również brać pod uwagę to, że od tego samego pacjenta mogą zabiegać inne placówki. Lepsze zarobki, mniej pracy, więcej czasu. Oczywiście tutaj patrzę z punktu widzenia lekarzy i menadżerów, ale głównie lekarzy, no bo lepsze zarobki w krótszym czasie pozwalają wygospodarować czas dla siebie, dla rodziny, a często lekarze odchodzą z publicznej ochrony zdrowia, dlatego że są po prostu przemęczeni i mają zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo pracy, zbyt dużo pacjentów. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgadzają w tych kwestiach. Jeżeli tak, no to proszę dać mi znać, żebym też wiedział, że mnie nadal widać i słychać, a jeżeli się Państwo mają inne zdanie, odmienne lub jeszcze inne wskazania, dlaczego o pacjentów wysokobudżetowych trzeba zabiegać, to też proszę o wpisanie w komentarzu, chętnie też z różne punkty odniesienia poznamy. No i też to, że świadczenie takich usług wymaga zaplecza. Często jest tak, że uruchomienie świadczenia określonej usługi jest związane z przygotowaniem sali zabiegowej, sali operacyjnej, czy też w ogóle powstania placówki medycznej. Tutaj słowo placówka będę odnosił do wszelkich podmiotów. Mam tu na myśli zarówno takie gabinety, tak zwane kliniki, centra medyczne, czy też szpitale. Mam nadzieję, że nikogo w ten sposób nie urażę. Będę mówił ogólnie o wszystkich podmiotach jako placówkach, bo trzeba często wydać kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, a nawet kilka milionów złotych, aby uruchomić placówkę i móc oferować pacjentom pomoc. No to wiąże się również z tym, że w tej strategii biznesowej chcemy wykonywać zabiegi, które są wysokobudżetowe, aby maksymalnie wykorzystać potencjał przygotowanej placówki. Dziękuję Pani Sylwio, bardzo się cieszę, że Pani do nas dołączyła. I ja mam nadzieję, że tylko że wyrobimy się w czasie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ta godzina była maksymalnie dobrze wykorzystana. Więc dlaczego w ogóle się spotykamy dzisiaj? No właśnie dlatego, że o pacjentów wysokobudżetowych trzeba zabiegać. Nie można po prostu czekać na nich założonymi rękami, jak się czeka w NZOZ-ach na pacjentów, którzy chorują na grypę sezonową, czy też na inne dolegliwości i zawsze przychodzą, zawsze są i zawsze oczekują pomocy. Tymi pacjentami jest właśnie inaczej. Dlatego jak przychodzą do nas lekarze, placówki medyczne, czy też menadżerowie na rozmowy, kiedy rozpoczynamy proces współpracy, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak pacjenci wybierają lekarza i placówkę. I dlatego między innymi specjalizujemy się właśnie w marketingu medycznym. Nie jesteśmy taką agencją, która zajmuje się wszystkimi dziedzinami i branżami, po to, żeby mieć lepszą wiedzę, lepsze rozeznanie i większe skupienie na tym, kto jest naszym klientem i jakie ma potrzeby. Naszymi klientami są oczywiście lekarze tak zwani zabiegowcy, czyli wykonujący chirurgię plastyczną, wykonujący zabiegi plastyczne nosa, uszu, ale nie tylko lekarze, którzy specjalizują się w medycynie estetycznej, prowadzą swoje kliniki, również okuliści, którzy wykonują laserową korekcję wzroku, operacje zaćmy. No, dużo jest tego, ale to nam pozwala wiedzieć, jak pacjenci wybierają lekarza i placówkę. No i pierwszym takim elementem jest to, że przede wszystkim pacjent musi mieć świadomość istnienia tego lekarza, rozwiązania swojego problemu, czy też placówki. No bo to jest taka niby rzecz oczywista, no bo skoro pracujemy w jakimś miejscu albo jesteśmy w jakimś mieście, gdzie ta placówka jest, to jest dla nas oczywiste, że wszyscy o tym wiedzą, ale często tak nie jest. Ja ostatnio miałem przyjemność prowadzić szkolenie w LuxMedzie, i pierwszy raz byłem w Warszawie w LuxMedzie, no bo kto z Torunia na przykład ma potrzebę, żeby odwiedzać LuxMed w Warszawie. Więc no, świadomość istnienia tego, że gdzieś jest taki lekarz, taka usługa wykonywana, czy też placówka, to jest taki element podstawowy. Czyli no,
Odnosimy się tutaj do po prostu marki, świadomości marki w głowach pacjentów. Następnym elementem jest to łatwość uzyskania informacji o lekarzu, usłudze i placówce. Jeżeli mają Państwo coś, z czym chcieliby się Państwo podzielić, to proszę śmiało pisać w komentarzu, będzie mi niezwykle miło i również innym, jakby wspólna wiedza pozwala wytworzyć większą wartość. No więc o tej łatwości uzyskania informacji o lekarzu, usłudze i placówce będziemy mówić aż o tych wszystkich punktach, ale to są takie rzeczy, które musimy uwzględnić. Następnie zrozumienie usługi. Oczywiście chodzi o zrozumienie usługi przez pacjenta, no bo często gdybyśmy funkcjonowali wszystko tylko w takim języku medycznym i mówili na przykład blefaroplastyka, a nie używali pojęć, które używają pacjenci typu operacja powiek, chirurgia powiek, no to moglibyśmy dojść i dochodzimy często do sytuacji, że pacjent nie rozumie, w czym pomagamy i o co chodzi. Następnie opinie, recenzje, rekomendacje. No w prywatnych usługach medycznych, czy też na rynku, gdzie występują usługi, za które pacjent sam płaci, no następuje w procesie wyboru specjalisty, lekarza, czy też placówki, ocena opinii, recenzji czy rekomendacji. Jak zwał, tak zwał. Myślę, że Państwo rozumieją, o co chodzi. Pominę jakby kwestię tego, jakie są systemy do oceniania, czy one są sprawiedliwe, niesprawiedliwe, efektywne, nieefektywne. Ważne jest to, że to jest, odkąd ludzie zaczęli z sobą rozmawiać, to zaczęli sobie również pewne rzeczy, rozwiązania i inne osoby polecać. No i to jest po prostu fakt, nie możemy tego faktu pomijać. Następnie udokumentowane efekty przed i po. Oczywiście nie wszędzie jest efekt widoczny, czyli na przykład w protetyce, czyli w implantologii pacjent nie ma zębów, pacjent ma zęby i jest to łatwe do zrozumienia, ale również efekty przed i po, również w cudzysłowie, mogą być efektami, które pacjent opisuje, na przykład wskazując w przypadku kręgosłupa zmianę swojego życia, tą korzyść, jaką wprowadziła operacja neurologiczna, czy usunięcie jakiegoś problemu, jak wpłynęło na jego życie towarzyskie, jak na jego poczucie pewności siebie. Nowoczesna komunikacja i wygodny kontakt. No to jest punkt, który bardzo często jest tym najbardziej wymagającym do zrealizowania. No, nie chcę powiedzieć najtrudniejszym, ale chyba nie ma lepszego słowa w języku. Trudny do realizacji. Prosty z założeniu, trudny do realizacji. No i budżet. Oczywiście budżet to jest temat bardzo ważny, ale tutaj właśnie chodzi o ten budżet pacjenta. No bo co z tego, że my dotrzemy do pacjentów, którzy oczywiście mają ten problem zdrowotny, ale nie mają budżetu, czyli środków finansowych. Nie mówię, że w ogóle, ale w danej chwili, bo na przykład muszą uregulować wyższe raty kredytu hipotecznego, czy nie wiem, córkę wysłali na studia do innego kraju, czy do innego miasta i muszą sobie ten termin zabiegu dopasować do swoich możliwości finansowych. Proszę mi dać, czy te informacje, które Państwu przekazuję, są do Państwa zrozumiałe, czy coś Państwo chcą, żebym dopowiedział, wyjaśnił, a może rozjaśnił. Trudna dla mnie świadomość istnienia marki. Dobrze. Tak troszkę podpowiadają różni eksperci, aby budować lukę informacyjną, czyli coś, co występuje w serialach i filmach, że na początku zawsze wydarzy się coś, co nie jest jasne, ale jest intrygujące. I pani Sylwio, będziemy o tym za chwilę mówić, o świadomości istnienia i o marce. Proszę śmiało pytać, jeżeli coś jest niejasne. Jeżeli coś wymaga dodatkowego komentarza, po to tutaj jesteśmy, żeby Państwo zrozumieli tą ideę pozyskiwania wysokobudżetowych pacjentów bez wysokich budżetów reklamowych. Ok, dziękuję Pani Zuzanno. To wracamy do prezentacji. Ok, no jak już przegadamy z naszym klientem, jest wola współpracy, jak już ustalimy ten stan faktycznie, jaki jest, no to oczywiście pada pytanie, od czego zacząć. No pewnie Państwo również, czy Panie również mają taką sytuację, że jest tyle pomysłów, tyle możliwości, że aż nie wiadomo, od czego zacząć.
I z mojego doświadczenia, czy to ze szkoleń, czy to z rozmów z klientami, wynika, że problem nie jest w wiedzy, bo tak naprawdę wszystko Państwo wiedzą, co robić, jak robić, tylko z poukładaniem tych elementów, wybraniem tych elementów, które faktycznie jesteśmy w stanie realizować i odstawieniem na bok tych, które w tej chwili nie są potrzebne albo możemy z ich wdrożeniem poczekać. Oczywiście to wszystko w kontekście do posiadanego budżetu i czasu, bo wydaje mi się, że częściej w branży medycznej, w placówkach medycznych, ważniejszy jest dostęp do czasu niż dostęp do pieniędzy. Więc zaczynamy zawsze od tego samego, określenia celu, czyli kogo mamy pozyskać, ilu pacjentów mamy pozyskać, kiedy mamy ich pozyskać, za ile mamy ich pozyskać i gdzie mamy ich pozyskać oraz w jaki sposób mamy ich pozyskać. To takie kluczowe pytania, które kogo. No to zazwyczaj lekarze wiedzą kogo, no bo wiedzą kogo operują, mają jakieś doświadczenie w tej placówce albo w innej, widzą tych pacjentów. Przy zadaniu kilku pytań bardzo ładnie wychodzi, kogo szukamy. Ilu? No to jest też tak, że czasami jest to łatwa sprawa, a czasami trudna, bo pytam się, panie doktorze, a ilu tych pacjentów pan by chciał pozyskiwać w ciągu miesiąca? A on mówi, no tak, mniej niż 50. To nie wiadomo, czy to jest 15, 20, 30, 45, a może chodzi o 49. I zazwyczaj wracamy do grafików, do tego, jaka jest przestrzeń, ile można by tych pacjentów przyjąć i zoperować, zaopiekować, pomóc. I to jest bardzo ważny element, bo zmiana funkcjonowania placówki, czy też zwiększenie ilości miejsc, no, wymaga też czasu. Kiedy? No tutaj oczywiście chodzi o element, w jakim czasie mamy to zrobić, no bo raczej nie na jutro, tylko mówimy o jakiejś perspektywie zazwyczaj półrocznej, że oczywiście pacjenci pojawiają się wcześniej, ale rozpędzenie tego działania często zajmuje pół roku, biorąc pod uwagę niewielki budżet i niewielkie ilości czasu lekarzy i specjalistów. Za ile? No to jak jest, niestety brzydko to się nazywa, koszt pozyskania pacjenta, tak? No jeżeli pacjent płaci 34 tysiące złotych, jest koszt materiałów, sali, czyli te wszystkie koszty stałe, wynagrodzenie specjalisty, no to ile tak naprawdę możemy wydać na pozyskanie tego pacjenta? Gdzie? Czyli gdzie ci pacjenci się znajdują? No bo to też jest rzecz nieoczywista. I bardzo często krąży wokół tego tematu wiele mitów, i te mity chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj też rozwiali. Oraz jak? No, różne są sposoby. Ja powiem za chwilę, jakie są najskuteczniejsze w tym momencie, czyli mamy wrzesień 2022 roku i co działa, a co nie działa. I tak, i teraz te kolejne punkty to tak właściwie omówienie tych pierwszych pytań, no bo określenie, kim jest idealny pacjent, no to właśnie jest zabranie tego lekarza, specjalisty czy menadżera na taką rozmowę, podczas której pytamy się o to, panie doktorze, panie menadżerze, proszę mi powiedzieć, na tą usługę X na przykład, to najczęściej przychodzą pacjenci w jakim wieku? No i pada jakaś granica, nie wiem, 35, 55. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy w tym przedziale wiekowym dominują kobiety czy mężczyźni? No, są usługi medyczne, które no, definiowane są przez płeć, ale nie zawsze. Na przykład operacje nosa są takimi zabiegami, które dotyczą wszystkich, ale w pewnym wieku, pewnych przedziałach wiekowych jest to bardziej problem, który doskwiera, a w niektórych mniej. Następnie pytamy o to, jaki problem ma ten idealny pacjent? No bo to trzeba też rozróżnić, że dla jednych krzywy nos to jest kwestia estetyki, a dla innych funkcjonowania, bo na przykład krzywa przegroda, przepraszam, nie krzywy nos, krzywa przegroda dyskwalifikuje w kogoś w dostępie do na przykład służb mundurowych. Tak jak wada wzroku i trzeba będzie robić laserową korekcję wzroku. Więc ten ból pacjenta, nie fizyczny, tylko taki ból mentalny, czyli prawdziwa motywacja jest różna. I na tym polega określenie, kim jest idealny pacjent, i tych idealnych pacjentów może być kilku. Może być ich czterech, pięciu, sześciu, może być na przykład jeden, ale zazwyczaj jest to
to minimum trzech idealnych pacjentów, czyli na przykład kobieta w wieku 35-55, mężczyzna w wieku 18-25, czyli przed jakby na początku drogi zawodowej, i jeszcze na przykład mężczyźni powyżej 50 roku życia, którzy operują nos z zupełnie innych powodów niż kobiety po 35 roku życia. Następnie przygotowujemy prostą strategię marketingową na okres 6 miesięcy. Dlaczego na 6 miesięcy? Dlatego, że ciężko zrealizować efekty w krótszym czasie niż 6 miesięcy, ale również planowanie czegoś na okres dłuższy niż 6 miesięcy może spowodować, że w 7 miesiącu coś już jest bardzo nieaktualne, bo coś się wydarzy. Mieliśmy ostatnio takie sytuacje. Wybuchła wojna na Ukrainie, czy pojawił się COVID, zamknęli nas, otworzyli nas. I pojawiają się rzeczy, które zmieniają zupełnie warunki gry, reguły gry, i trzeba się do tego dostosować. Więc zakładamy taką strategię na 6 miesięcy. Czyli ustalamy sobie plan, który być może ulegnie zmianie, ale być może nie. Proszę tylko oczywiście o informację, czy do tej pory to, co powiedziałem, jest dla Państwa zrozumiałe, bo ja cały czas mówię, czyli przekazuję bardzo dużo informacji, ale to niekoniecznie oznacza, że te wszystkie informacje są takie proste. Być może z niektórymi sprawami przekazanymi w ten sposób spotykają się Państwo po raz pierwszy, więc będę wdzięczny za wtrącenia i dopytywanie. Bo teraz przechodzimy do takiego punktu, znów hasłowo nazwanego wyzwanie ograniczenia możliwości. I przed tym punktem chciałbym po prostu mieć z Państwem taką sytuację, że jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu. Dobrze, ktoś pisze, więc bardzo dziękuję za zaangażowanie. Widzę, że lista uczestników wyświetla mi się alfabetycznie, więc widzę Agnieszkę 1. Tak, budowanie strategii to jest temat, który omówiłem w moim podcaście i jest to temat bardzo złożony. Ciężko będzie dzisiaj dokładnie określić strategię, ale poświęciłem temu chyba 3 odcinki podcastu i również zapraszam do kontaktu pani Sylwio, bo tak, bardzo przekonujące. Pani Barbaro, jest bardzo miło mi się to czyta. Tak, podepnę do podcastu i proszę również o kontakt, zawsze możemy porozmawiać i wskażę jakieś plany działania. Mam też jakieś materiały bezpłatne dostępne do budowania strategii, bo oczywiście rzecz, która się pięknie nazywa, w rzeczywistości trzeba się trochę napocić, żeby ją wdrożyć, szczególnie jak ktoś się za nią odpowiada. Dobra, podcast. Za chwilę podepnę podcast. Dobrze, i teraz punkt 5. Wyzwania ograniczenia możliwości. Jeżeli Państwo kiedykolwiek zetknęli się z jakimiś działaniami, nie wiem, z wiedzą biznesową, ekonomiczną czy marketingową. O, super. Bardzo się cieszę, to być może spotkali się Państwo z analizą SWOT. My przez 7 lat współpracy z lekarzami musieliśmy wytworzyć trochę własnych narzędzi na podstawie oczywiście tej wiedzy sprawdzonej, marketingowej, zarządczej, ale takie, które by były maksymalnie proste i dopasowane do czasu pracy lekarzy, czyli do tego malutkiego wycinka i czasu, który mogą poświęcić na marketing wśród innych ważnych, ratujących życie i zdrowie pacjentów obowiązków. Więc wyzwanie ograniczenia możliwości to jest właśnie określenie tej sytuacji, która w tej chwili jest. Wyzwania, no to co będziemy musieli pokonać, przezwyciężyć, aby zrealizować cel, czyli pozyskać więcej wysokobudżetowych pacjentów. Z punktu widzenia placówki, która zatrudnia kilku specjalistów, takim wyzwaniem jest najczęściej wybór lub takie porozumienie z lekarzem, żeby on chciał podzielić swoją twarzą, nazwiskiem w celu tworzenie materiałów dla placówki, które no, będą tam wykorzystywane, brandowane, i to jest często bardzo duże wyzwanie. Wyzwaniem jest również, jeżeli to jest zespół, a potrzebne jest na przykład nowe zdjęcia, sesja zdjęciowa, to zgromadzenie wszystkich w jednym czasie. No, wyzwaniem jest również komunikacja i ustalenie co, kiedy i jak dzieje się w placówce. Wyzwaniem jest również znalezienie przestrzeni u osoby, która ma z nami się na przykład kontaktować ze strony placówki na temat tego, jak będziemy współpracować i w jakich godzinach.
Wyzwaniem jest na przykład również, kiedy mamy takich lekarzy, którzy sami sobie tworzą marki przy naszej pomocy, to wyzwaniem jest po prostu ogarnięcie tego wszystkiego, żeby to działało. Odzyskanie dostępu do Facebooku, Instagramu, no wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Ograniczenia, no to głównie ograniczenia czasowe w branży pozyskiwania pacjentów, w branży medycznej występują. Wiemy, jak to wygląda w życiu, zawsze tego czasu jest mało, więc ograniczenia to jest ten element, który wiążemy najczęściej z czasem. No, mogą być też również ograniczenia jakieś, nazwijmy to mentalne, na przykład przed nagrywaniem filmów czy robieniem sobie jakichś zdjęć, bo na przykład jest wyobrażenie, że to nie wypada lekarzowi albo nie każdy pan doktor i profesor będzie się z tym dobrze czuł. Nie każdy ma dystans do siebie. Możliwości. No to to, co jesteśmy w stanie zrobić tu, teraz, jakie mamy możliwości, jaka jest grupa pacjentów, bo czasami jest tak, jak było z Zacią, że nagle jest bardzo dużo pacjentów, o których zabiegamy, bo NFZ nie ma miejsc, a za chwilę nie ma tych pacjentów, bo NFZ odblokował listy i sytuacja się zmieniła i strategię można tak naprawdę robić od nowa i wiemy, że tych pacjentów już nigdy tak dużo na rynku nie będzie, dlatego że są, jak to się mówi w branży, wyoperowani. Proces i współpraca. No, działania marketingowe, które tutaj określamy na potrzeby tego szkolenia pozyskiwaniem wysokobudżetowych pacjentów, to jest proces. Proces, czyli coś, co składa się z pewnych określonych elementów, które powinny po sobie następować. I jeżeli ktoś ma wyobrażenie z Państwa, taki mit, że zatrudnicie agencję czy freelancera i zapomnicie o swoim marketingu i on sam nie wiadomo skąd weźmie zdjęcia, informacje, co się dzieje w placówce, zdobędzie opinię pacjentów i tak dalej, no to nie ma czegoś takiego, albo przynajmniej jeżeli ktoś to Państwu sprzeda taką współpracę, no to możecie być pewni, że będziecie z niej rozczarowani. Nie ma czegoś takiego jak robienie marketingu przez zewnętrzną firmę czy to osobę, która wszystko ogarnia, a wy tego nie tykacie. Marketing, pozyskiwanie pacjentów wysokobudżetowych to jest proces i współpraca, czyli jesteśmy cały czas sobie w kontakcie i to jest właśnie również część tego ograniczenia, czyli być może mentalnego, a być może po prostu funkcjonowania placówki, że trzeba nauczyć się współpracować z agencją i trochę no, trzeba to zrozumieć. Jak się tego nie zrozumie, no, tak samo jak pacjent. Jeżeli pacjent nie zrozumie, na czym polega proces leczenia, to przy każdym kolejnym kroku będzie bardzo trudno i będzie to trochę przypominało jak szorowanie kolanem w spodenkach po żwirze, po kamieniach. No, nie będzie to przyjemne. Co chwilę się będzie coś zacierało i jeżeli pacjent nie rozumie procesu, to nie będzie sukcesu leczenia. Jeżeli placówka, lekarz nie rozumie procesu pozyskiwania pacjentów, to też nie będzie sukcesu. Toruń jest fajny, Toruń jest piernikowy i mi się podoba. Dobra. I teraz, tak jak wspomniałem na początku, to szkolenie będzie oparte, jest oparte na rzeczach, które realizujemy dla naszych klientów. Czyli to nie jest teoria, bo ja sobie coś poczytałem, tylko to są rzeczy, które robimy na co dzień i wykorzystujemy pieniądze i takich pacjentów pozyskujemy. Przykład naszego klienta, który ma zabiegi od 8 tysięcy złotych do 25 tysięcy złotych. Tyle u niego pacjenci płacą za różne operacje plastyczne i funkcjonalne nosa, w tym leczenie chrapania i bezdechu sennego, ale głównie fokusujemy się na pacjentach, którzy chcą wykonać operacje plastyczne nosa i również operacje funkcjonalne nosa. Więc też dotykamy sfery estetyki, ale też bardzo mocno medycznie, no bo jednak kwestia bezdechów sennych, kwestia operacji nosa, to czasami dzieje się w środku i niewiele to ma wspólnego z wyglądem zewnętrznym nosa. Więc pierwsze co, to oceniamy tą sytuację naszego klienta, to jest doktor R, nazwijmy go, przed współpracą z naszą agencją z ImageMed. Ten akurat klient miał za sobą dwie współprace. Współpracę z agencją i współpracę z freelancerem. Freelancer to jest osoba taki one man show czy one woman show, którzy prowadzą sami pojedynkę działania marketingowe dla klientów. I właściwie
punktu widzenia działań marketingowych niczego nie można było zarzucić tym, współpracom, czyli zrobili wszystko, co należało robić. Publikowali zdjęcia, teksty, opisy, starali się pamiętać o różnych świętach, Dniu Kobiet i tak dalej, jakichś dniach związanych z nosem, zdrowiem i tak dalej. Czego najwięcej możemy zobaczyć w mediach społecznościowych? No i oczywiście oceniliśmy tą współpracę jako współpracę, jeżeli ktoś by patrzył na to, czy ten fanpage żyje, znaczy czy są tam publikowane posty i tak dalej, to tak, są publikowane, było to estetyczne, spójne, ale niestety nasze przekonanie i klienta było tożsame, czyli nie przynosi to efektów, czyli nie przybywa pacjentów. No nie ma to żadnego takiego pazura, zadry, no nic się z tym nie dzieje, pacjenci po prostu mają to totalnie gdzieś. Więc to, co zawsze robimy na początku, czyli określamy tą sytuację przed, żeby klient miał też wiedział, co jest w tej chwili, kiedy przystępujemy do współpracy. Następny element, określenie celu idealnego pacjenta, sposobów dotarcia, formy i media i budżetu. Czyli tak, z panem doktorem R określiliśmy, że ma trzy grupy docelowe pacjentów, w różnym przedziale wiekowym, w jednej z tych grup przeważały kobiety, więc stworzyliśmy trzy takie opisy idealnego pacjenta, żeby wiedzieć, co jest dla tych pacjentów ważne, na co zwracają uwagę, co ich tak naprawdę boli, dlatego tu jest trójka i to od razu pomaga w tym, co mamy później tworzyć, czyli jakiego rodzaju formę ma przybrać ten marketing, który realizujemy, i w jakich mediach mamy się pojawić, czyli określamy sobie sposoby dotarcia. Wiemy już, do kogo chcemy dotrzeć, teraz musimy, i to jest nasza działka, my wiemy, gdzie ci pacjenci są i następnie poprzez formę, czyli na przykład jest to albo ten film, albo na przykład jakieś zdjęcia, albo jeszcze coś innego i wybieramy również media, czyli gdzie to się będzie publikować. No i budżet. No tutaj jest to już twarda rozmowa biznesowa. Taki budżet, który musimy założyć, żeby w ogóle ktokolwiek zobaczył właśnie informację o panu doktorze, czyli jak zaczynamy tutaj budować świadomość. Było takie pytanie o to budowanie świadomości. Co z tego, że pan doktor R jest w danym mieście? Załóżmy, że to jest, dobra, Łódź. Nie jest w Łodzi, ale tutaj jest dużo osób z Łodzi. Wyobraźmy sobie, że pan doktor R jest z Łodzi. No i teraz pacjenci do niego docierają na zasadzie jeden pacjent polecił drugiemu pacjentowi. I oczywiście jest to cenne źródło pacjentów, ale na raczej dość nikłe. Zawsze jest przestrzeń, żeby mieć tych pacjentów więcej. Jest w dwóch placówkach medycznych, w których przyjmuje i operuje. No i oczywiście pacjenci tych placówek mogą się o nim dowiedzieć. Pacjenci innych, którzy przychodzą z innym problemem. Ale to jest za mało. Określiliśmy, że obszar działania pana doktora to jest kilka województw. To główne województwo oraz te wszystkie wokół, bo pacjenci na zabieg za 8 czy 25 tysięcy złotych przyjeżdżają nawet z drugiego końca Polski. No ale wiemy, że tych pacjentów będzie najbliżej, najwięcej. Więc określiliśmy sobie, że minimalny budżet reklamowy to jest zaledwie 10 zł na każdego idealnego pacjenta, czyli 30 zł dziennie. Proszę mi powiedzieć, czy taki budżet minimalny 10 zł na pacjenta dziennie to jest dużo według Państwa, czy mało? Bo przy trzech idealnych pacjentach to już musi być 30 zł dziennie. Taki był budżet początkowy. Bardzo będę wdzięczny za podzielenie się informacją, czy w Państwa odczuciu 30 zł dziennie całkowicie to jest dużo, czy też mało. Dużo, 30 zł dziennie. Dobrze. No niestety to 10 zł to nie jest nasze wyobrażenie, tylko wynik tego, ile kosztuje dotarcie na przykład do 1000 osób z informacją, że pacjent, do potencjalnych pacjentów, tak? No bo musimy budować właśnie ten zasięg i świadomość. Codziennie ileś set czy tysięcy osób musi wiedzieć, że ten doktor istnieje, bo nie wiemy, w którym momencie pacjent będzie miał potrzebę i świadomość tego, żeby chcieć zoperować swój nos albo pozbyć się chrapania. Zgadza się, ale mówię, to jest budżet minimalny, od którego z klientem rozpoczęliśmy, bo oczywiście jest coś takiego jak
nieufność czy też strach przed wydaniem pieniędzy, które gdzieś znikną na Facebooku czy na innym medium i w Google i nikt czy nic się nie wydarzy. Więc oczywiście zaczynamy bardzo ostrożnie i trzeba zawsze wykonywać testy, czy dobrze robimy swoją pracę. No i jak już ustaliliśmy budżet z klientem, doktorem R, to przygotowaliśmy strategię po analizie wyzwań, ograniczeń i możliwości. Wyzwaniem był oczywiście dostęp do samego pana doktora. Wyzwaniem było również to, żeby przekonać pana doktora, właściwie przedstawić mu alternatywę i pokazać, ile kosztują reklamy oparte na filmie wideo, a ile na zdjęciach. To też było wyzwaniem, przekonać doktora do tego, żeby pojawiło się więcej filmów. Kolejnym wyzwaniem było przekonanie go do, i na tym się zastanawiał miesiąc, na pojawieniu się na takim portalu społecznościowym jak TikTok. Będę o tym mówił, jak to zrobiliśmy. I teraz doktor, no na końcu też powiem Państwu, jaki to jest doktor, ale w tej chwili nie chcę, żeby Państwo googlali i szukali go. Więc trzy wyzwania spotkaliśmy. Czas, filmy i TikTok. Ograniczenia to również pokrywało się z wyzwaniami, bo częściowo był to czas oraz umiejętności, ale takie wewnętrzne blokady przed nagrywaniem i ułożenie naszej współpracy w ten sposób, żeby było to pana doktora komfortowe, ale udało się. To są proste rzeczy, na przykład sam ktoś robi zdjęcia pacjentom, czy nagrywa krótki film i wrzuca go na w dowolnym momencie, czy to o 6 rano, czy o 23, czy jak siedzi gdzieś na czeka na kogoś na kawie, czy czeka na dziecko, które odbiera ze szkoły, zawsze może wrócić na dysk kilka plików, a my później w dowolnym momencie mamy do tego dostęp. No i możliwości. Możliwości akurat w tym wypadku były bardzo, bardzo duże, bo grupa docelowa pacjentów, którzy chcą operować nos, w związku z tym, że to był Łódź, to jest duża aglomeracja, jest bardzo duża, wynikało, że pracy panu doktorowi nie zabraknie do końca życia. Możliwości, które były, to również to, że pan doktor miał, doktor R miał już zaplecze, bo inny miał współpracę, więc już miał świadomość tego, jak się współpracuje z agencjami, czego się może spodziewać. Miał pozakładane fanpage, miał jakieś grupy docelowe, ilość tam fanów, więc już te możliwości startu były znacznie lepsze niż od zera. Realizacja w procesie partnerskiej współpracy, tego co już wspomniałem, czyli no, realizacja pozyskiwania pacjentów, to jest jednak proces i wymaga takiej partnerskiej współpracy. My nie jesteśmy w stanie zrobić marketingu, pozyskać pacjentów, jak będzie nas się traktowało jak podwykonawców, jak pana Kazia, który ma przyjść i na przykład w budowanej klinice położyć instalację elektryczną i można go zostawić z kablami, z rysunkiem i pan Kazio, jeżeli jest rzetelnym elektrykiem, wszystko zrealizuje i w pewnym momencie zadzwoni i powie zrobione. No tak to w marketingu nie działa i pozyskiwanie pacjentów to jest proces, czyli trzeba z agencją się polubić, wypracować sobie jakiś sposób komunikacji i to jest właściwie jeden z fundamentalnych elementów sukcesu realizacji procesu pozyskiwania pacjentów. Dobra, widzę, że czas szybko biegnie, jak to zwykle. Proszę mi powiedzieć, czy są jeszcze Państwo ze mną i czy nie znużyłem zbytnio tą ilością informacji, bo chciałbym, żeby Państwo jak najwięcej z tego spotkania wynieśli i raczej, żeby to było tak, że jest w ogóle, jak to wygląda w rzeczywistości, jeżeli ktoś rozkręcał się. Pani Sylwia jest Pani niezwykła. Pan Sebastian, super, w końcu mężczyzna. Bardzo się cieszę. Czekamy na więcej. Jakie to motywujące. I teraz chciałbym, żeby Państwo wyszli z tego szkolenia z takim wyobrażeniem, aha, okej, muszę jednak zmienić swoje założenie co do zasad współpracy z agencją, że nie da rady ktoś zrobić tego sam, że może być wyzwaniem to, że muszę znaleźć czas albo otworzyć się na nowe rzeczy, które po prostu w tej chwili działają, albo że muszę poświęcić kilka godzin, bo pierwsza rozmowa na temat idealnego z pacjenta z doktorem R, mam to na telefonie, trwała 43 minuty 38 sekund i później ja napisałem maila z podsumowaniem z tej rozmowy i on oddzwonił, więc wiesz, że tak 2-3 godziny nam to zajęło i to jest ważne. Chciałbym, żebyście Państwo wyszli z takim wyobrażeniem, jak to może wyglądać albo co należałoby robić jako pierwszy krok. No tak, i tutaj z panem doktorem, jak wspomniałem, wyzwaniem było to, że powiedzieliśmy, panie doktorze,
Przyszedł pan do nas z polecenia, powiedział ktoś panu, że jesteśmy najlepsi, ale to nie jest tak, że my mamy czarodziejską różdżkę jak Harry Potter i wyczarujemy zastępy idealnych pacjentów, którzy będą chcieli się u pana zoperować. Musimy się skupić na elementach, które z jednej strony umożliwią panu sukces, ale też umożliwią nam możliwość pracy. No i teraz sytuacja jest taka, która od kilku lat wskazywało, że tak będzie, ale teraz już jest przy pełnej dominacji TikToka i YouTube'a i tego, że nastąpiła TikTokizacja mediów, czyli że Facebook, Instagram i YouTube dopasowały się do TikToka, spowodowało, że właściwie, jeżeli miałby mi ktoś przyłożyć pistolet do głowy i powiedzieć, dobra, to co robimy, żeby to było skuteczne, to ja odpowiadam, wideo. Kręćcie Państwo filmy. Chciałbym, żeby Państwo w tej chwili wyłączyli to krytyczne myślenie, tylko pomyśleli o tym, że okej, trzeba się tą myślą oswoić i to ograniczenie pokonać. I to będzie dla nas wyzwanie, czyli zaczęcie robić film. Następnie to też wyjaśnienie tego, że nie wiem, czy Państwu jest znana zasada Pareto. Pareto to był włoski, już nie pamiętam, czy przedsiębiorca, czy ekonomista, ale człowiek, który odkrył zasadę nazwaną od jego nazwiska zasadą Pareto, która się w wielu miejscach i wielu sytuacjach gospodarczych i społecznych sprawdza, że na przykład 20% naszych działań promocyjnych przyniesie nam 80% pacjentów, albo że 20% pacjentów będzie nam dawało 80% przychodu, czy 20% tego szkolenia w 80% Państwo znają za wartościowe, a pozostałe 20% uzna, że tak nie jest. I określiliśmy, i to była główna zasada naszej strategii marketingowej, jeżeli chodzi o tworzenie treści, że 80% minimum będą tworzyły filmy, a inne treści, na przykład zdjęcia przed i po, to też w końcu zamieniliśmy na filmy, to będzie jakieś 20%. Tam również w tych innych treściach były opinie pacjentów, czy na przykład treści pochodzące na przykład z platformy medialnej, z programów telewizyjnych, czy jeszcze z innych rzeczy, czy na przykład WOŚP-u i tak dalej. Ograniczenie był czas, więc znaleźliśmy rozwiązanie, że jeden i ten sam film, my, nagrany przez pana doktora R w sposób, który technicznie będzie wygodny dla niego, a dla nas idealny. Ten jeden film przerabiamy na Facebook, TikTok, Instagram i YouTube. I ten sam film jest zamieszczany w czterech różnych mediach, co powoduje, że w każdym z tych mediów pacjent dostaje taką samą informację, ale w takiej dopasowanej formie. I następnie poprosiliśmy pana doktora tylko o to, żeby nam takich filmów dostarczył tygodniowo dwa. I one trwały od 15 sekund do 3 minut, czasami dłużej, a tak się pan doktor R rozkręcał, ale były takie około 30-45 sekund i to było wystarczające. Więc zgodnie z założeniem, przewidywaniami, poświęcał na nagrywanie filmów mniej niż pół godziny tygodniowo, a my mu przygotowaliśmy z tego materiał na cały tydzień, który się pojawił w czterech mediach społecznościowych. Nie wiem, czy Państwo już w takim systemie pracowali, ale dla nas uważamy, że to za swój autorski projekt i wielu klientom się to podoba, pod warunkiem, że jest możliwość nagrywania tych filmów. I założyliśmy i to realizowaliśmy od początku i nadal realizujemy, że 20% działań przynosi nam 80% pacjentów i tak jest. Część tych filmów, tych wszystkich naszych działań, czyli 80% działań, tematów i tak dalej, było po prostu takimi, które nie przyciągały uwagi pacjentów. Ale jak coś chwyciło, jakiś film, albo jakiś element, no się okazało, że na TikToku miał ponad 100 tysięcy wyświetleń i bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo pod nim pytań wpływało na Messengera, ile kosztuje konsultacja, ile kosztuje zabieg i tak dalej. Więc forma komunikacji, czyli rodzaj treści jest kluczowy i był kluczowy w tej współpracy, bo do tej pory pan doktor miał głównie zdjęcie, tekst, i te zdjęcia jeszcze nie jego, ale z jakichś baz stoków, no, które po prostu pacjenci w tej chwili nie kupują. Tu mam na myśli to, że nie kupują, to oznacza, że są tymi treściami po prostu znudzeni. Jeżeli Państwo takie Facebooki w tej chwili prowadzą, to bardzo mi przykro, ale taka jest rzeczywistość. My też wrzucamy za dużo zdjęć i też gonię się i zespół, żeby robić więcej filmów. Ale branża agencyjna, a branża marketingu medycznego czy pozyskiwania pacjentów też się różnią innymi prawami. Dobrze, widzę, że ktoś pisze. Mam nadzieję, że nie dlatego, że nas nie widać czy nie widać.
Widzę, że uczestników przybywa. To jest bardzo dobra informacja dla mnie, czyli temat jest ważny. Więc w realizacji współpracy z doktorem R postawiliśmy na wideo, pokonaliśmy to ograniczenie. Pan doktor pokonał, zwyciężył w sobie i zaczął te filmy nagrywać. Oczywiście wszystkie filmy były od początku super, bo były po prostu, bo trzeba było się tego nauczyć, bo to też jest proces, więc zobaczycie na jego profilach, że jest progres. Na końcu podam wam dokładnie, kto to jest i jak go znaleźć. TikTok, jak wspomniałem, no to było... tak, oczywiście jestem otwarty do kontaktu, nie trzeba czekać na piątek w Gdańsku, można do mnie się odezwać szybciej. TikTok, jak zaczynaliśmy współpracę, to był rok temu, tak, we wrześniu mija rok z panem doktorem R, to ja też jeszcze nie miałem konta na TikToku, a nasi niektórzy klienci mieli, więc rozpoczęliśmy działania na TikToku. Pan doktor nagrywał, wydaliśmy na ten TikTok 0 zł. Budżet reklamowy na TikToka 0 zł do tej pory. Czy idealni pacjenci tam byli? Nie, że są, to są jeszcze bardzo aktywni. Często komentują, dają lajki, udostępnienia. No, TikTok jest w tej chwili takim medium, że aż chce tam się czasami coś po prostu zrobić, bo ludzie chętnie na to reagują. Ustaliliśmy też z panem doktorem, że żeby nie czytał komentarzy, bo niestety komentarze było ich tak dużo, żebyśmy utonęli w tym i pan doktor by nic innego nie robił, tylko czytał komentarze. Więc generalnie tak jest tam przygotowane wszystko, że pacjenci mają po prostu klikać w link do rejestracji i się umawiać na konsultację, jak mają jakieś pytania, ale to też jest element, który rozwiązaliśmy. I strategia komunikacji. To było oczywiście godnie i z szacunkiem do wykonywanego zawodu. Pan doktor nie tańczy, nie śpiewa, nie wyskakuje w ręczniku, nie robi dziwnych rzeczy, jest po prostu sobą, jest lekarzem i mówi o tematach związanych z medycyną. Czasami coś powie o bieganiu albo o konferencji, na której jest, ale naprawdę jest to rzecz, którą równie dobrze ogląda się na YouTubie, na Facebooku i równie dobrze pokazuje, oglądają jego koledzy profesorowie i oglądają też jego siostrzeńcy i wszyscy się z tym czują dobrze. Pani Zuzanna, jakiego rodzaju są to filmy? W mojej klinice jest ogromny problem z przekonaniem pacjentów do udostępnienia wizerunku. O tak, no, pacjenci to już mamy na to rozwiązanie i sprawdzone sposoby, jak z pacjentami rozmawiać. Oczywiście to nie jest tak, że każdego i zawsze przekonamy, ale to są raczej filmy, w których doktorzy występują. Nie zawsze coś mówią. Czasami jest to tak, że lekarz wykonuje zabieg i tam pika aparatura, a po prostu jest w tym dużo, dużo ciekawych obrazów dla pacjentów. Lekarz czasami nic nie musi mówić, wykonuje po prostu swoją pracę, a my dodajemy napisy. Pani doktor Barbaro, bardzo zapraszam do kontaktu, super. Kraków, super miasto, wspomniałem, jeden z trzech takich city, w których mógłbym zamieszkać. Dobra, więc tak, TikTok był w ten sposób i jest realizowany. Do tej pory 0 zł na budżet reklamowy. Idealni pacjenci są i są aktywni. I strategia komunikacji była taka, że godni z szacunkiem do wykonywanego zawodu przez pana doktora R. Następny temat, który trochę trwał, czyli doktor miał opory, ale my mówiliśmy, że to jest dobre rozwiązanie. Własna grupa na Facebooku. Budżet reklamowy 0 zł. Nawet gdybyśmy chcieli wydać pieniądze, to na Facebooku, na grupach nie można się reklamować. Więc w inny sposób promowaliśmy tą grupę, głównie wspólnymi wysiłkami takimi i zaangażowaniem, ale budżet reklamowy do tej pory to jest 0 zł. Idealni pacjenci, czy są zebrani w jednym miejscu i aktywni. No, grupa jest nadal na Facebooku chyba już ostatnim takim miejscem, w którym po prostu ludzie komentują, dyskutują i tak dalej, pytają się o innych lekarzy. Jest to grupa oczywiście otwarta, to nie jest tak, że tylko się o pana doktora R można pytać, ale o wielu, wielu innych. I jest taka grupa na Facebooku. W tej chwili przekroczyła 4600 członków. I najciekawsza historia, która z tej grupy wynika, że zgłosił się do gabinetu pana doktora, w ocenie pana doktora, człowiek zamożny, biznesmen, który miał ogromny, według oczywiście pacjenta, problem z krzywą wygrodą, którą sobie kiedyś w wypadku jakimś, jak był młody, uszkodził, problem z oddychaniem, wręcz charczał i mówi, że nie poddał się operacji tylko z jednego powodu, że strasznie bał się narkozy. I jak on się naoglądał tych filmów od pana doktora, że tam jeden pacjent operowany, drugi, trzeci, naprawdę tam dużo jest filmów w sali operacyjnej,
I pan doktor dużo na ten temat mówi, dlatego że robiliśmy ankiety i wyszło, że głównym powodem, dlaczego pacjenci nie poddają się operacjom nosa, to strach przed narkozą. I że ten pacjent do pana doktora przysłał, no to już nie muszę mówić, jaką w tym w panu doktorze to zbudowało chęć do dalszej pracy i jak go utwierdziło w tym, że trafił na dobrych partnerów do współpracy. Zadania komunikacji na grupie jest bardzo prosta, jest to otwarta komunikacja, jeden do wielu i wsłuchanie się w pytania pacjentów. Jeden do wielu, no znów, przy takiej ilości postów i komentarzy zbieramy te pytania i co jakiś czas pan doktor robi live, w którym odpowiada na te pytania lub po prostu bierze jakieś pytanie, które się powtarza i nagrywa film z odpowiedzią. To jest w pewien sposób, nazwijmy to po polsku, sprytne, no bo jeżeli pacjent dowie się, że jest film na jego z odpowiedzią na ten temat, to znów to ogląda, daje nam to kolejne zasięgi i większe zainteresowanie, a pacjent się czuje bardziej zaopiekowany. Dobra. Jak właśnie pozyskujemy tych wysokobudżetowych pacjentów na zabiegi od 8 do 25 tysięcy złotych? Tutaj wracamy do tego właśnie pytania, dlaczego musimy ich pozyskiwać. Marka osobista lekarza. To jest właśnie ta odpowiedź na realizację marki i świadomości istnienia lekarza oraz rozwiązanie problemu pacjenta. Czyli budowanie marki osobistej, czy budowanie placówki, to jest właśnie zwiększanie rozpoznawalności, zwiększanie świadomości pacjentów, co ta placówka robi, jakie problemy zdrowotne rozwiązuje i z czym ta placówka się kojarzy, czyli z jakimi lekarzami, z jakimi usługami, gdzie ona jest i tak dalej. Więc realizacja marki, świadomość istnienia lekarza i placówki to jest głównie budowanie rozpoznawalności i kojarzenie się z określonymi rzeczami. Dlatego często placówki mają nazwie klinika neurochirurgii. Jak Państwo, tutaj na przykład pani doktor powiedziała, że ma studio stomatologii estetycznej i to jest właśnie budowanie marki, czyli stomatologia, ale estetyczna i jeszcze w Krakowie, jeszcze studio, czyli brzmi to bardzo tak nowocześnie i już pewne rzeczy wskazuje nam. Pewnie Państwo są w jakichś klinikach neurochirurgii, klinikach, nie wiem, otolaryngologicznych, to jeszcze w jakichś innych, czy klinikach okulistycznych, ale pewnie to są elementy budowania marki, świadome dla Państwa lub też nie, ale o to chodzi, że marka osobista lekarza czy marka placówki w pozyskiwaniu pacjentów to jest właśnie to budowanie świadomości istnienia, czyli ja jako pacjent musicie mnie nauczyć, wytłumaczyć mi, pokazać wielokrotnie, że jesteście. Wtedy będę mógł skorzystać z Waszej usługi. No nie da się skorzystać z usługi lekarza, jeżeli nie wiemy, że on istnieje. Drugi punkt. Dodatkowe obszary internetu, w którym jest mniejsza konkurencja. No to jest właśnie to ułatwienie pacjentom uzyskania informacji o lekarzu, usłudze i placówce. Tu w przypadku doktora M był to TikTok oraz wykorzystanie jednego filmu na cztery różne media społecznościowe. Przypomnę, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ten sam film, więc pacjent, nieważne co lubi TikToka, czy Facebooka, czy Instagrama, czy YouTube'a, zawsze znajdzie ciekawe informacje dla siebie od pana doktora. I dlaczego ułatwienie? No bo możemy na siłę, przekonywać pacjentów, że mają przyjść na naszego Facebooka, a oni wolą Instagram. Możemy ich przekonywać do Instagrama, a oni wolą TikTok. No i ułatwienie dostępu to bycie tam, gdzie są pacjenci. Jeżeli dane grupy docelowe są, no to oczywiście trzeba tam po prostu się pojawić i już nasza rola, żeby było to dla pacjentów fajne. Edukacja pacjentów, czyli tak, pacjent musi zrozumieć usługę i robi się to zgodnie z tym, na co pozwala ją przepisy, ustawy o zawodzie lekarza, te przepisy, które Naczelna Izba Lekarska stworzyła, czy też inne branżowe. Pacjentów można edukować, jest to legalnie, więc edukacja pacjentów, w przypadku również narkozy, ten przykład, pokazuje, że w ten sposób pacjenci rozumieją usługę, bo często jest tak. Nie wiem, jak to jest w Państwa sytuacji w gabinetach, czy pacjenci niby wiedzą, po co przychodzą, ale tak naprawdę nie rozumieją, jak będzie przebiegał proces operacji, że będzie jakaś konsultacja, jakieś badania są potrzebne, że mogą się nie dostać, że powinien kontrola, że muszą coś zmienić w swoim życiu w przypadku zmniejszenia na przykład żołądka, że to jest coś, czego muszą się nauczyć, że coś się zmieni w ich życiu i to jest ważne. Nasz czas dobiega końca, a tu jeszcze trochę informacji jest, więc przechodzę do dalszych. Powiem hasło. Pacjenci, którzy mają powyżej 50 roku życia, na przykład pacjenci na zaćmę, oczywiście jest to grupa, która ma jest mniej liczna w internecie, ale oni mają dzieci i wnuki i kampanię bardzo często kierujemy do dzieci i wnuków, którzy przekazują te informacje swoim bliskim z rodziny, bo oni są w internecie, tak? Więc
jeżeli rodzina wie, że nasza babcia lub dziadek ma problem zdrowotny, a jest takie rozwiązanie możliwe, na przykład refundacja zaćmy w Niemczech czy w Czechach, czy odwrotnie, to jest już temat, który mogą sprzedać dziadkowi i babci. No, my też ostatnio mieliśmy taką sytuację, że naszej rodzinie, oczywiście bez naszej wiedzy i bez naszego zaangażowania, ale też ktoś polecił klinikę, w której dziadek mojej partnerki Moniki się zaoperował na zaćmę, jest bardzo zdecydowana. Tak, babcia się wstydzi. No więc trzeba nagrać pewnie nie jeden film na temat tego, że jeżeli jest taka sytuacja, bo to jest, no, moglibyśmy pani Barbaro tutaj długo, długo rozmawiać, jakby w głowie mam kilkanaście sprawdzonych rozwiązań, które stosujemy i to jest wstyd właśnie z jednym z tych elementów, które widzi pani, jest bólem mentalnym pacjenta i trzeba ten ból po prostu oswoić i pokazać pacjentowi, że my go rozumiemy. Ale ja wracam, pani Barbara, do głównego tematu, żeby inni też byli usatysfakcjonowani. Społeczny dowód słuszności. Tam mówiliśmy o tych opiniach, recenzjach i rekomendacjach. Odkąd ludzie się komunikują, polecają coś sobie wzajemnie. I profesor Robert Cialdini opisał ten społeczny dowód słuszności. Jest to wielokrotnie zbadane, potwierdzone. Oczywiście działa na jakąś część nas, nie na wszystkich i nie zawsze, ale ludzie lubią sprawdzić sobie opinie, recenzje, rekomendacje. No, jest taki znany portal, gdzie Państwo są prawdopodobnie umieszczeni, który wypłynął właśnie na tym, że ktoś mógł Państwa ocenić, wystawić opinię. Czytamy opinie produktów, pytamy się o to, czy ktoś ma polecić jakiegoś fajnego mechanika. Często pytamy się o wiele innych rzeczy w stosunku do osób, rzeczy i usług. I to wynika po prostu z tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie i jest to określone jako społeczny dowód słuszności. Bardzo, bardzo potężne narzędzie. Pozytywne dowody realizacji usług, czyli te efekty przed i po. To nie zawsze muszą być zdjęcia. Często jest tak, że i pacjent by opowiedział o swojej przygodzie, nazwijmy to tak umownie przygodą, czyli o tym procesie leczenia, to też jest dowód realizacji usługi. Wszystkie opinie też częściowe, jeżeli są dobrze napisane przez pacjentów, czyli zawierają ten element, co było przed, co się stało i co jest po, to też są właśnie dowody realizacji usługi, których nie można nigdy odpuszczać, bo to jest jeden ze stałych elementów w kółko i to samo musimy prezentować, przypominać i udowadniać, że potrafimy to robić. Nie, że raz rzucimy na rogi i zapominamy. To jest cały czas, proces, który trwa i powtarza się. Odpowiadanie na pytania pacjentów, live z pytaniami i odpowiedziami, nagrywanie filmów, rejestracja online. To jest właśnie nowoczesna komunikacja i wygodny kontakt. Wygodny kontakt dla pacjentów i nowoczesna komunikacja, czyli taka, która odpowiada pacjentom. Już powiedziałem przy grupie, że zbieraliśmy pytania pacjentów, grupowaliśmy je w podobne tematy i wysyłaliśmy to jako tematy do nagrania filmów i pan doktor nagrywa filmy, w którym jest pełna odpowiedź. Czasami na jedno pytanie, czasami na kilka podobnych pytań. Robiliśmy też live pytania i odpowiedzi. To nam rozkręcało grupę, czyli pan doktor musiał raz w miesiącu znaleźć pół godziny, żeby na 5-6 pytań w pełni pacjentom odpowiedzieć. Nagrywanie filmów to jest ten klucz, bo ludzki mózg jest tak skonstruowany, że woli oglądać bo film porusza więcej naszych zmysłów, tak oddziałuje na większą liczbę naszych zmysłów niż tekst, który czytamy. No i rejestracja online. No bez rejestracji online to byśmy po prostu przepalali w nieskończoność nasz czas, energię i pieniądze, bo pacjent nie miałby się gdzie zarejestrować. A tak pisze na Messengerze, dzień dobry, mam pytanie i wyskakuje mi informacja, krótkie wprowadzenie i od razu dostaję link do rejestracji online. Podajemy cenę konsultacji 300 zł i to jest już koniec jakby naszej rozmowy z pacjentem, dlatego że my nie jesteśmy lekarzami, a jeżeli pacjent ma pytania, to 7 lat naszych doświadczeń potwierdzają to, że pacjent, naszym głównym celem działań marketingowych jest sprowadzenie pacjenta na konsultację, gdzie pacjent już jest wyedukowany, świadomy, wie czego oczekiwać, wie mniej więcej ile to kosztuje, czyli zazwyczaj jest to odpowiedź, to zależy od i jest jakiś przedział cenowy. I ta praca z pacjentem w gabinecie na konsultacji przebiega w zupełnie inny sposób, bo pacjent jest wyedukowany, ale przez lekarza, nie przez doktora Google'a i przyspiesza to decyzję i przychodzą czasami pacjenci, którzy siadają wprost i mówią, ja do pana doktora przyszedłem, ja już oglądam pana doktora, ja wiem jak to będzie, tylko proszę, żebyśmy sprawdzili, dogadali się, czy na pewno u mnie też tak może być. No i to jest genialne, lekarze to bardzo, bardzo lubią. I ostatni punkt.
To jest skupienie się na przygotowaniu pacjentów do konsultacji i sprzedaży usługi, otwarta komunikacja o sposobie określenia ceny. No to przed chwilą o tym mówiłem, że pacjent często jest trudność w wycenie usługi konkretnie, że to będzie kosztować 5 tysięcy, albo 6, albo 7. Bo pacjenci są różni, czasami problemy są bardziej złożone, czasami wymagają dodatkowych konsultacji, czasami czas operacji się przedłuża, albo to jest kilka elementów, które trzeba wykonać, dlatego też należy o tym pacjentom komunikować, również w filmach, że są różnego rodzaju przypadki. No, operacja żołądka to nie jest jakaś tam powtarzalna z taśmy maszyna. Jeden pacjent ma jakiś inny problem, może choroby współistniejące, może jeszcze coś innego, a drugi jest wzorowym pacjentem, takim książkowym i zupełnie to inaczej wychodzi. Więc rozmowa o pacjentach z pieniędzmi jest bardzo ważna, bo ten budżet, który wpływa na to, jak pacjenci wybierają usługi, jest ważny, żeby ten pacjent był świadomy, że ten budżet jest mu potrzebny, że to nie jest NFZ. Nie bać się mówić o tym, jaka jest cena, jeżeli nie można tej ceny powiedzieć wprost, no to nie mówi się o niej w konkretnej kwocie, tylko o tym, że to są zawsze widełki i naprawdę operacje są i procesy leczenia zróżnicowane. Dobrze, jest 12.05, to pewnie już powoduje, że za chwilę Państwo zaczną odpływać do wcześniej zaplanowanych zadań. Ja tylko chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze, że gdy Państwo są ze mną, już ktoś uciekł, super, tak jak powinno być, tak się dzieje, odpowiedzieli sobie na takie pytania. Jaki budżet reklamowy jest niewielki przy zabiegach od 8 do 20 tysięcy złotych? Jaki budżet reklamowy jest niewielki przy zabiegach od 8 do 20 tysięcy złotych? Proszę pisać swoje propozycje. Powiem tak, że możemy się umówić, że nagrodą jest półgodzinna konsultacja ze mną na temat Państwa spraw związanych z pozyskiwaniem pacjentów. U mnie godzina kosztuje 369 zł, bo ja muszę VAT doliczyć, więc mogą Państwo dostać taką gratyfikację za udział w tej dyskusji. Jaki budżet reklamowy według Państwa jest niewielki przy zabiegach od 10%, czyli 802 tysiące złotych? Super, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 20%. Gdybym miał 20% na takie działania, to było naprawdę super. Mówimy o budżecie reklamowym. Dobrze, panie Rafale. Bardzo dobry kierunek. 5%. 5% to jest 400 zł. Na jednego pacjenta. 15, bardzo dobry. Okej, dobrze. Bardzo dziękuję za te wskazania procentowe. I teraz proszę się zastanowić, co stanowi największe wyzwanie w pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych. Co stanowi największe wyzwanie w pozyskiwaniu pacjentów budżetowych u Państwa, czy nie wiem, u Państwa kolegów, których Państwo obsługują, i koleżanek, i czy innych placówek, czy u konkurencji. Co stanowi największe wyzwanie w pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych? Wartościowy lead, czyli taki pani Anno, taki idealny pacjent, tak, że on po prostu wie, czego chce, gdzie ich szukać, duża konkurencja, ojoj, dużo tych wyzwań. Ale dobrze, jeszcze ktoś pisze. Co stanowi największe wyzwanie w pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych? Tak, panie Rafale, wartość. Dobrze. Dobrze. Okej. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał się jeszcze podzielić z nami informacjami, swoim bólem, świadomość Marka. Tak jest, panie Celio. To jest. No tak, to jest. Za chwilę pojawi się taki katalog wydawany przez kliniki.pl z okazji ich gali, która też będzie 24 w Gdańsku. I tam właśnie piszę krótki artykuł na temat tej marki osobistej lekarza w nowych mediach. Może po publikacji artykułu też się z nim gdzieś podzielę na Facebooku, LinkedInie albo na stronie, żeby Państwo mogli sobie poczytać, ale tam jest głównie odpowiedź na to pytanie, jak tą świadomość marki budować skutecznie. I ostatnie pytanie. Ilu pozyskanych pacjentów pokrywa niewielki budżet reklamowy? Czyli jakby bawimy się z tymi ludźmi, z Państwem w odpowiedzi pytaj, zgaduj, którzy już pisali o tych procentach, czyli ilu pozyskanych pacjentów pokrywa niewielki budżet reklamowy? No, pana doktora R., no to jeden pokrywa pacjent budżet reklamowy i zostaje jeszcze na opłacenie całego zespołu i wszystkich kosztów, a wszyscy pozostali są już czystym zyskiem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czyli ilu pacjentów pokrywa niewielki budżet reklamowy u Państwa? Czyli nie wiem, ilu tych pacjentów Państwo muszą pozyskać, żeby to, co Państwo wydatkują na działanie w celu ich pozyskania, się zwróciło? 0,5%. Panie Agnieszko, 2-3. 3. Okej. 1.
Okej, no na pewno 0,5% się nie zrealizuje. Ciężko będzie pacjenta podzielić. W górę mu zrobimy tylko. Tak. Zazwyczaj to są właśnie u naszych klientów takie same przedziały. Pamiętam rozmowę z naszą klientką, którą spotkałem drugiego dnia miesiąca. Załóżmy, że to był 2 września. Spotkałem ją 2 września, który miała wolne od pracy, bo często jest tak, że lekarze podejmują z nami współpracę, aby mieć więcej pacjentów wysokobudżetowych, a mniej konsultacji, czyli mieć na przykład dzień wolny w tygodniu. I ta klientka powiedziała 2 września, czyli po jednym dniu pracy: Paweł, dzięki naszej wspólnej aktywności mam już pieniądze na wszystkie koszty, które muszę zapłacić w tym miesiącu, czyli towar, czynsz, NAS i wszystko inne. Procentowo 100%. Okej. Dobrze, ba bardzo, bardzo dziękuję. Jesteśmy Państwo wyjątkowo zaangażowaną grupą, czyli chodzi na to, że bardzo Państwu zależy na pozyskiwaniu pacjentów. To wynika z tego, że to będzie tylko korzyść dla tych pacjentów, bo jest otwartość na nowe rzeczy. Ja tylko przypomnę, że spotykamy się dzięki organizatorom Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio. Zapraszam wszystkich do kontaktu ze mną. Ja już tutaj wklejam numer telefonu. Bardzo prosty. To jest do mnie. Mail Państwo do mnie mają, no bo specjalnie wysłałem do Państwa zaproszenie na ten webinar. I już wrzucam podcast, w którym rozmawiam o strategii marketingowej. Już. Internet szuka, szuka, szuka. Chcę wysłać dokładny link. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to jest idealny moment, żeby to pytanie zadać w tej chwili, gdyż mogę Państwu udzielić odpowiedzi. Widzę, że Państwo już odchodzą ze swoich zajęć, co oczywiście jest zrozumiałe i tak powinno się wydarzyć. Nie widzę telefonu. Kurde, on się nie wysłał. Już daję. 515, 515, 195. Dobrze. Wysłałem telefon, wysłałem link. Mail Państwo do mnie macie. Panie Barbaro, proszę dzwonić. Proszę dzwonić. Ja pracuję z lekarzami, więc do 20:21 często rozmawiamy, jak już Państwo zamykają gabinet i ostatni pacjent wyszedł. Więc Panie Barbaro, proszę dzwonić. Najłatwiej tak po prostu. No, wiadomo, że są SMS-y, Messengery i maile, ale myślę, że taki kontakt bezpośredni, czyli telefoniczny, będzie najskuteczniejszy. I teraz nie mogę przesunąć. Dobrze. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Było to dla mnie niezwykle wzbogacające szkolenie w związku z Państwa komentarzami, zaangażowaniem w dyskusję. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w momencie, w którym warto przygotować się do działań, bo ostatni ważny fragment roku przed nami z punktu widzenia działań marketingowych i biznesowych. Zatem życzę dużo sukcesów. Jestem otwarty i będę pamiętał, kto brał udział w rozmowie ze mną i kto brał udział w tym webinarze, więc zapraszam do kontaktu, można dzwonić, porozmawiać. I jeżeli Państwo potrzebują wsparcia w pozyskiwaniu wysokobudżetowych pacjentów, to na pewno takie wsparcie Państwo uzyskają. Wszystkiego dobrego, życzę udanego czwartku. Do zobaczenia.